Muzeum Pyry. Opowiadamy Państwu o różnego rodzaju ziemniakach, o różnych odmianach. Jak wiecie, jest ich ponad 4000. No i my też zaczęliśmy troszkę egzotycznych ziemniaków ściągać na polską ziemię. Tutaj widzicie Państwo, jest bardzo ciekawa odmiana, fioletowo-biała. Ja będę Wam o niej więcej napiszę nad tym filmem. Natomiast chcę Wam zwrócić uwagę, że zobaczcie. Mamy tutaj troszkę zbiorów. No niestety zbiory ziemniaków w tym roku są ubogie. Natomiast one próbują dalej rosnąć, tworzą takie maleństwa. A co ciekawe, też zwróćcie uwagę na to, że mamy tutaj jednego ziemniaka, który został całkowicie zjedzony przez szkodniki. Natomiast on dalej puszcza pędy, on dalej chce żyć. Także na naszej ziemi wielkopolskiej, widzicie, mogą się spokojnie też przyjąć. To jest pierwszy rok dopiero, kiedy mamy te przedziwne ziemniaczki. To jest pierwsza odmiana, o której Wam chcę powiedzieć. I moi drodzy, te wszystkie maleństwa, też których no jeść nie będziemy, bo no są jakby za małe, wrzucimy natomiast w nasze doniczki i zobaczycie, za jakiś czas pokażemy Wam film, jak one rosną. A dzisiaj do garnuszka trafi na pewno kilka z tych tutaj fajnych, większych. No wiadomo, nie z pędami. Dlaczego nie z pędami, to mówimy o Wam o tym w Muzeum Pyry. Natomiast no ta pyrka, to myślę, że będzie dzisiaj super dodatkiem do innych warzyw. Zapraszamy do Muzeum Pyry. Będziecie później mogli oglądać, jak te nasze kłącza oraz kiełkujące pyruszki egzotyczne się też rozwijają.